I need to know everything. Who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five on a horse, I'm ready for war. I'm coming for throats to turn to a ghost. I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body. Another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, I just stay on the go. I can to play with the pros and act like a rookie, so they... Witajcie w kolejnym odcinku Kuro Vloga. A dzisiejszy odcinek to kura w czasach zarazy. Dobra. Ale nie będę się wygłupiał, bo przez aparat, przez kamerę nie dam rady was zarazić, także bez żadnych masek, bez tego typu historii. Kura, przecież nasłucham. Zaczynamy dzisiaj w Kurze na Obrzeżnej, natomiast potem przejedziemy się jeszcze na Nowe Lipki. Pokazać, jak to tam wygląda. I co mogę powiedzieć? Jesteśmy czynni, nieustannie, nieprzerwanie. Jeżeli chodzi o środki ostrożności, to tak jak widać, nie dopuszczamy za bardzo czy gości, czy to kurierów do siebie. Trzymamy raczej ten bezpieczny odstęp, a tak to wszystkie te standardowe rzeczy, które są zalecane z myciem rąk na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o ruch i o to, w jaki sposób możecie zamówić skóry, to w tej chwili korzystamy z portali zewnętrznych, tak naprawdę chyba wszystkich, Wolt, Uber, Glovo i tak dalej. Natomiast od razu zapowiadam, bo to będzie duży game changer i naprawdę bardzo dużo zmian dla nas i ogromny projekt. Wprowadzamy własne dostawy. Będą one działały w większym promieniu dookoła lokali, biorąc pod uwagę, że nikt tak naprawdę nie wie, jak długo potrwa zamknięcie sali na gości. To zdecydowaliśmy się, że będziemy wprowadzali też własne dostawy. Działamy już w takiej skali, że naprawdę opłaca się mieć większą ilość własnych kurierów. No i zrobić to w taki porządny sposób, żeby nasze zamówienia dojeżdżały przynajmniej tak szybko, jak to robią za pomocą portali zewnętrznych. No i żeby ta jakość obsługi działała naprawdę sprawnie. Jeżeli chodzi o sam powód, dla którego będziemy wprowadzali zamówienia własne, to są to przede wszystkim marże, bo mało kto wie, natomiast poza tym, że firmy te pośredniczące typu Uber Eats czy Wolt biorą od was 6, 8 czy 14 zł, czy ile tam jest za dostawę, to biorą jeszcze od nas i to taką część większą niż koszt samego jedzenia w porcji. Już nie ukrywam, że jako firma radzimy sobie w kryzysie całkiem porządnie i naprawdę doceniamy to, że zamawiacie od nas i że przychodzicie też odebrać osobiście. Natomiast tutaj musimy zmienić trochę model, tak żeby nie zarabiali na nas w takim stopniu pośrednicy. Dostawy własne będziemy mocniej zapowiadali na dniach. Wystartujemy we wtorek od razu po świętach wielkanocnych. I będzie można zamawiać zarówno przez naszą stronę internetową, będzie też możliwość zamówienia przez aplikację. Będzie oddzielna aplikacja, nie wiem czy od razu za tydzień się uda odpalić, ale będzie aplikacja Kura z menu, będzie tam pełne menu, będą programy lojalnościowe, będą wypisywane nowości, także ogólnie dużo się dzieje. Tak staramy się skorzystać z tego cięższego, powiedzmy, dla gastronomii okresu i zrobić jakieś postępy jako firma. Także tutaj w tym wypadku będziemy rozwijali system dostaw. Oczywiście nie będziemy rezygnowali z Wolta, Ubera czy innych portali, a na pewno na początku nie zrezygnujemy. Natomiast będziemy na pewno bardzo mocno zachęcali do zamawiania bezpośrednio. Dobra, zobaczmy, co tam się dzieje na kuchni. Teraz w trakcie, powiedzmy, tego ograniczonego ruchu staramy się też wprowadzić dużo nowości. Nasza recepta zarówno na Hossę, jak i na Bessę i niezależnie od tego, co się dzieje, jest taka, żeby serwować jak najlepsze jedzenie w jak najlepszej jakości, jak najlepszy stosunek jakości do ceny prezentować. No i teraz robimy kilka testów, mamy bagel Macieja, wprowadzamy dużo nowości. Nadal kontynuujemy z lunchami. Lunche są też dostępne w godzinach popołudniowych. Szykujemy też dwie takie większe zmiany. Jedna z nich to będą szejki. Szejki na bazie naprawdę dobrych lodów zmieszanych z mlekiem. A także zobaczcie, nad czym w tej chwili kombinujemy.
Także w skrócie sprawiliśmy sobie grilla na testy. Ogólnie idea jest taka, że jak się skończy kwarantanna, skończy mi się zalecenia do niewychodzenia z domu, to idea jest nie tylko, żeby się otworzyć, ale i żeby otworzyć się tak, no, ze zdwojoną mocą, żeby zrobić jakieś postępy, nie zatrzymywać się, także... Jak nastroje? Bardzo podczas dobrze. Zarazy? Jak zdrówka? Bardzo wspaniałe zdrówka. No, bardzo dobrze jest, bardzo mi się podoba. Fajnie w pracy jest, tak jest. Okej. Okay. W pracy bezpiecznie. Tak, wiecie, bardzo kopną, czyli... bezpiecznie, tak. Dobrze, praca jest najważniejsza. Zachęcamy do dawania nam zamówień. Ja w sumie nie wspomniałem, natomiast jeżeli chodzi o pracę i pracowników, to działamy w stałym i takim samym zespole. Pojawią się u nas miejsca dla dostawców, także już powoli CV zaczynają spływać, powoli zaczynają dzwonić telefony. Jakbyście znali kogoś, kto chciałby pojeździć i porozwozić dobre kurczaki, to też zapraszamy. Post będzie opublikowany na Facebooku Kury. No dobra, widzieliście już, jak wygląda kura druga, to lecimy do kury pierwszej jeszcze tam na chwilę. Jak nastroje? Świetnie. Bardzo dobrze. No, także wygląda to mniej więcej tak. I szczerze powiedziawszy, odnoszę wrażenie, że pomimo tego, że kura 1 na Nowolipkach jest w śródmieściu, to jakby tak ciszej się zrobiło. Albo może kwestia tego, że zawsze jest tu głośniej niż na Obrzeżnej i teraz jest większy kontrast, jak miasto ucichło. Dobra, także zachęcam wszystkich do subskrybowania naszego kanału na YouTubie. Otworzyliśmy też kanał TikToka, jakby ktoś chciał, to restauracja Kura. Jak chcecie znaleźć mnie na LinkedInie, to też podlinkujemy, gdzieś tam będzie link na YouTubie. No i zapraszam i zachęcam do zamawiania z Kury.